Cześć. Witam Was w Rabi, Retrogralnia. Dzisiaj pogramy sobie w gry na Commodore 64. Natomiast będzie pewien klucz wyboru tych gier, którym zaraz Wam powiem. A najpierw zaproszę Was do odwiedzenia naszego Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery, w którym ten materiał nagrywamy. Oraz do wsparcia nas na Patronite, dzięki czemu możemy kupować więcej takich gadżecików, jak będą zastosowane w tym filmie. A już przechodząc do rzeczy, co będzie łączyło gry, w które dzisiaj będziemy grać, to będzie to, że chciałbym po prostu pokazać Wam takie praktyczne zastosowanie Kung Fu Flasha, którego nie będzie to recenzja tego kartridża, bo to już robił Borki na pewno podlinkuję. Natomiast tak ostatnio stwierdziłem, że dzięki możliwościom tego Kung Fu Flasha, który Bork wspominał, ale tak dosyć zdawkowo, więc nie pokazał w prawdziwej miodności tej funkcji, choć oczywiście, ale zachęcił mnie do sprawdzenia jej na własnej skórze, odkryłem na nowo wiele gier na Commodore'ku, więc ten odcinek będzie bardziej odcinkiem po prostu o grach i takim luźnym graniem w gry wybrane pewnego klucza. Natomiast najpierw dwa słowa, co nas do tego doprowadziło. Mam tu akurat tego zgrabnego Kung Fu Flasha, niedawno nabytego. Od razu wspomnę o tym, czego mogło nie być widać na filmiku Borga, bo Borg jeszcze miał wersję bez obudowy, zdaje się, że jest to taka ciekawa implementacja, mniejsza niż typowe kartridże, co nie wszystkim się podoba, bo jak chcą sobie kupić płytkę i wsadzić do normalnej obudowy, to nie ma bata. Natomiast ja akurat kupiłem gotowca z wydrukowaną obudową i to jest akurat w moim przypadku bardzo fajne, bo mam mało miejsca na biurku i często komodorkiem, często kartridżem haczyłem o inny monitor stojący na biurku i sobie resetowałem. Dzięki temu po pierwsze mam więcej miejsca, po drugie przyciski się nie wcisną tak łatwo. Może karta się wcisnąć SD, natomiast no już trochę mniej prawdopodobne. Więc to taki detal. Oczywiście możecie kupić różne wersje. Są też wersje przerobione na pełnokartridżowe, więc akurat takiego kuflasza tu mamy. No i co? My tutaj pogramy. Jak wspominał Borg, można dzięki temu odpalać obrazy kartridżów, nie tylko produkcji, które były rzeczywiście wydane na kartridżu, ale także są też gry, które oryginalnie były wydane na dyskietkach i ich twórcy nigdy nie starali się zrobić ich wersji kartridżowej. Natomiast współcześnie fani przerabiają to na kartridże. No i brzmi to banalnie, tak? Borg o tym wspomniał, jeśli dobrze pamiętam. Wspomniałeś, Borg? Nie wiem. Nie pamięta. A ja obejrzałem wczoraj odcinek jeszcze raz i pamiętam, że o tym wspomniał. Natomiast to no, brzmi no fajnie, tak? Natomiast co to w praktyce oznacza? Jeśli mamy grę jednoplikową, no to nic w zasadzie, tak? Możemy taką grę sobie troszeczkę łatwiej, szybciej odpalić, chociaż tak naprawdę odpalenie jej normalnego obrazu dyskietki, mając Finala czy inny wszystkie karty, czy Diffinosa jeszcze lepiej, no to nie jest żaden problem. Natomiast jeśli chodzi o gry wydawane na dyskietkach, to tu już gra się zabawa zmienia diametralnie, bo mamy trzy jakby potencjalne korzyści. I o jednej nawet nie wiedziałem, chociaż Borg też o niej wspomniał, a o dwóch nie wiedziałem, ale dopiero w praktyce, jak poczułem je, to doceniłem. Tak? Jedno to oczywiście szybkość ładowania. Sama ładowa stacja, jak wiadomo, jest piekielnie wolna. Z dopalaczami typu Final jest całkiem ok. Natomiast to dopalenie tak naprawdę nie działa w samej grze, prawda? Gry najczęściej mają jakieś własne loadery, własne turbo, które zwykle są dużo gorsze. Dodatkowo gry z obrazów dyskietek bardzo często nie działają, jak się nie ma Ultimate'a czy innego lepszego rozwiązania, a na powiedz Borg SD-tujek, nigdy nie potrafię tego wymówić. Kilka tylko działa. Tak, ale jak się mówi SD-tujek? Tego nikt nie wie. SD-IC-IEC. Dobra, na interfejsie, na interfejsie dla kart SD to tak naprawdę no, sporo gier nie działa w ogóle, wielu takich dyskietkowych z loadingiem, no i więc to jest jakby jedna zaleta, że tutaj po pierwsze bez drugiego Ultimate'a, jeśli gra została skonwertowana dyskietkowa, możemy ją tutaj odpalić. Druga sprawa, że ładuje się błyskawicznie, co zaraz pokażę. Trzecia i wydaje mi się najważniejsza dla mnie możliwość, to są gry wielodyskietkowe. Może zaraz zacznę taką ładować i w trakcie ładowania będę wam mówił. Przy okazji możecie zobaczyć w praktyce szybkość tego kartridża. Więc zacznę chyba od gry, której dzięki tej zabawce na nowo odkryłem. DuckTales. Kartridż trzyma 512 kB, tak pół megabajta, więc możecie sobie zmierzyć czas patrząc na filmik. Odpalamy. Tak, i to jest gra, którą pamiętam z Commodore'ka, która mi się bardzo podobała u kolegi. Miałem z nią problemy, jak kupiłem swój sprzęt, bo okazało się, że ta gra nie, czasem się wiesza na stacji dysków 1541 pierwszej.
a nie drugiej, bo dla oszczędności pieniędzy kupiłem to duże bydle z zbudowanym zasilaczem, więc mimo, że miałem stację, w tą grę nie za dużo pograłem, bo się wieszała. No a drugą jej cechą, że ta gra ma cztery dyskietki, czy dwie dwustronne dyskietki, więc na Commodorku prawdziwym był tak zwany disk wachling. Więc Dacta jest to gra, która wyszła na czterech dyskietkach, więc tak naprawdę na zwykłym SSD, o ile by w ogóle poszło, bo tego nie sprawdzałem, to trzeba najpierw sobie stworzyć listę plików w odpowiednim formacie. No, plik tekstowy zwykły, tak, no, ale trzeba go zrobić albo wygenerować. No i później trzeba w trakcie przyciskami nawigować, tak? No i wszystkie moje interfejsy SSD nie mają wyświetlacza, są też z wyświetlaczem, ale to kolejne droższe, no więc trzeba to robić na ślepo, no i w ogóle trzeba to robić, tak? A skoro nie trzeba, czy trzeba robić? No nie trzeba, tak? Widzieliście już, jak ta gra się wczytywała. Ja nie zauważyłem, ile to było, ale chyba kilkanaście sekund, a niewiele jest gier większych niż pół megabajta. Mamy tutaj pół megabajta, więc naprawdę niewiele gier takich normalnych, niewspółczesnych produkcji jest większych. Wczytało się to bardzo ładnie. No i teraz kończę już tą część techniczną odcinka i przechodzę ostatnio tylko do grania, a w praktyce będziecie mogli to zobaczyć. Więc gra już jest wgrana, więc mogę nawet włączyć komputerka, żeby było jasne, że tu nie ma żadnych sztuczek. Teraz się już odpala natychmiast. Kaczki. Przepraszam za tą chwilkę, ale musiałem. Zawsze mnie urzeka, jak w gierkach na 8-bitowcach muzyka jest bardzo ładnie odtworzona z oryginalnego filmu, serialu. I tutaj naprawdę jest pięknie, a tak. Więc o czym jest ta gra? Nasz konkurent, nie pamiętam jak się nazywał ten nasz Szkot, chce z nami konkurować o tytuł Kaczki Roku. Zawsze wygrywał nasz kochany Scrooge McFudge. No a teraz idziemy w konkurencję. Będziemy musieli zdobywać różne korzyści finansowe w różny sposób i kto ich będzie miał jak najwięcej, to wygra. No i co? Czyżby ta gra używała drugiego portu joysticka? A nie. Nasz oryginalny joystick tutaj się rozłączył. Mamy poziom trudności. Na potrzeby filmu wybiorę Easy Money, bo muszę przyznać, że teraz jak tą grę podobnie odkrywałem, grałem sobie na standard. I nie było za prosto. A, nie chcę aż tak tutaj lamić. Jak widzicie, żadnych loadingów, chwilka ciemnego ekranu i jesteśmy już w grze. Co my tu mamy? Mamy sekcję, której nigdy nie rozumiałem i do dzisiaj nie rozumiem, czyli investments. Jakieś newsy, hot dog sales. Nie chce mi się tego czytać. I tu zarobi się jakaś gra finansowa, tak? Możemy kupować akcje. Choć zupełnie nie wiem, czym byśmy się mieli kierować. Co to jest za firma? Leading Candy Companies. Zajmują się tłuszczami i cukrami. 4 na 5 dentystów zgodzi się, że słodki ząb, bo to jest nazwa tej firmy, jest dobry dla biznesu. Ich biznesu. W sumie może tu jest trochę humoru w tych opisach i warto sobie później temu się przyjrzeć, ale nie będziemy się na tym skupiać. Więc możemy tu kupować jakieś akcje i później zapewne je sprzedać za jakiś czas zyskiem lub stratą. Natomiast wydaje mi się, że to taka ruletka i tylko taki smaczek w grze, bo po co? O, nasz asystent tym się zaraz zajmie. No bo po co się na tym skupiać? Mamy tutaj taką ala sandboxowy detal, chociaż on też ma pewien element gameplayowy. To jedna z moich ulubionych scen w ogóle z serialu, tak? Niestety nie możemy tutaj nic grać, to jest tylko animacja. Ale skoczymy sobie do naszego skarbca. Aż teraz jak tą scenę widzę, przypomina się mi scena z Family Guy, gdzie też kiedyś wygrali w Totka chyba i mieli pełno pieniędzy, zbudował sobie taki skarbiec, skoczył i złamanie otwarte, no bo jednak w pieniądzach się nie pływa tak przyjemnie. A, niestety nic się nie stało ciekawego, a że zwykle za pierwszym razem znajdowałem rzadką monetę, która miała jakąś wartość. No i idziemy do koru rozgrywki, czyli Control Center. No dobrze, mamy Anti-Spy Security. A tutaj ja się bawiłem, pływałem, a nasz kolega Scrooge już zdobył skarb z Bolonii. No bo o co w tej grze chodzi? O zdobywanie skarbów rozsianych po całym świecie. Można powiedzieć w pewnych minigierkach, tak?
Więc mamy mapę świata i trochę sandboxowo możemy wybrać sobie, co chcemy robić. Nazwy krajów są chyba nawiązujące do prawdziwych, ale trochę zmodyfikowane. Co jest w naszej części Europy? No, w zasadzie nic. Mamy Sfansylwanię, zakładam, że to nawiązane do Transylwanii i Nowej, czyżby Norwegia. Monte Dunas, ale to Montezuma. Tralala. Zobaczmy może Sfansylwanię. I co my tu mamy? Zamek hrabiego. Jest tu ważny aspekt ekonomiczny, travel time, czyli tracimy jakby czas, w którym konkurent może uzyskiwać środki, ale jest to skarb, więc możemy ocenić, czy ma to dla nas sens. Skarb, no dobra, no nieważne czym on jest, ważne ile jest warte. To co, lecimy. Wszystkie postacie z gry są, z serialu są. I teraz mamy pierwszy element zręcznościowy. Musimy tam dolecieć. Aj. Oczywiście chmury nie są zbyt miłe. Zawsze lodówkę, rzucili na mnie lodówkę. No widzicie, dlaczego? A miało być easy, no i teraz spadochron się otwiera. No widzicie, kiepski początek, nie doleciałem. Co akurat nie jest takie tragiczne. Tylko kosztuje pieniądze. Bo znowu, no nie pamiętam nazw tych postaci, nie wiem, Bystrzek. Tracimy dzień na naprawę, na szczęście nie pieniądze. I tutaj mamy nasi siostrzeńcy, przygotowują nas do gry. Eksploracja jaskiń, green slime, aha, że tam, dobra. Śluz oznacza, że jesteśmy blisko dziury. Tak szczerze mówiąc, nie muszę powiedzieć, że nie do końca czuję tą część rozgrywki. Musimy generalnie dojść do skarbu, który jest oznaczony, niezbyt go widzę tutaj na mapie, ale chyba tutaj, unikając mumii, która nas dość łatwo atakuje. Więc mniej więcej teraz zagraliśmy tak jak w dzieciństwie, zawsze mi się to nie udawało. Ale tutaj tak jest mało ciekawy element rozgrywki, więc spróbujmy znaleźć coś ciekawszego. Oczywiście w oryginale, w zależności od tego, plansze, na której części dyskietek wybiorę, no to byłoby teraz wachlowanie, ładowanie, a tutaj klik, klik, śmik, mik. Gdzie teraz lecę? Nie było wyboru żadnego, nie wiem. No dobra, zobaczmy, czy teraz pójdzie mi lepiej. O, a teraz kowadło na mnie rzucają. Super. 10 ton, czy to z Monty Pythona wzięte? No jak w mordę jeża, jak mam tu przelecieć? Sterowanie jest takie wymagające. Fortepian. Udało mi się uniknąć fortepianu zabójczego. A teraz lodówki. I kowadła. Chmurki nie uderzyły, bo to nie była chmura burzowa. O, to jest też fajne. Lodóweczka. Kowadło. A, jeszcze góra. Nie, no jeszcze rakiety, no przegięcie. I lądujemy. Lądowanie jest zwykle dosyć brutalne. Ale mi się udało zrobić to mało brutalnie. Dzień siódmy, więc czas leci. Mountain climbing. Okej. Okay. No i teraz mamy kolejną minigierkę zręcznościową, która wcale nie jest taka banalna. A, i tutaj musimy... Zawsze jestem za gwoźdźkę, jak w to grać, tak? Pamiętam, w dzieciństwie mi się to wszystko bardzo podobało, ale zupełnie nie potrafiłem w to grać i to się nie zmieniło. Dobra, spróbujmy bez... O. Śmieszne, jak widzicie, ta gra tak się skróluje. Generalnie scrolling pionowy jest... No i co się stało? Kto mnie zaatakował? No widzicie, co tu się wyrabia. Więc generalnie w tą grę dużo kiedyś grałem i praktycznie nigdy, jak się nie zawiesiła i nie miałem w tym żadnych efektów. Może powinienem był przeczytać instrukcję, chociaż wydawało mi się, że już umiem. No i co, jak się kręcę tym, gdzie się mogę tym zaczepić? Może spróbujmy zejść tutaj. Da się zejść, da. I wejść tutaj. Dobrze, i to był dobry ruch. Dziwne, że ta gra się tak brzydko skróluje. Jakby technicznie była niedopracowana. Widziałem, że jest wersja na super CPU. Być może potrzebny jest szybszy, współczesna oczywiście. Być może jest szybszy procesor potrzebny.
Ale ładnie w górę poszli. Gdzie my teraz lecimy w górę? Aż tak wysoko? Czy to jakiś bug? No jestem przy skarbie, tylko jak mam teraz dojść tam? I to był błąd. I zaczynamy od początku. A nigdy tak wysoko nie doszedłem, ale to był fuks. Trzeba przyznać, jedna szczęśliwa we przejście. Ale może się uda to powtórzyć. Co? No dobrze, no i teraz jak mogę to zrobić? A czy mogę to skakać? Mogę, dobrze. Problem z tym, to pozwalało się wciągać ten nasze lasto, czy co to jest? No dobrze, ale nie tędy droga. Ale musiałbym się móc o coś zaczepić, no. Może trzeba pójść w dół. Nie. Porażka. Jak widzicie, gra jest ogólnie bardzo ładna, oprawowa, natomiast trzeba umieć w nią grać. W czym nie jestem najlepszy, ale skoczymy jeszcze na Borneo. Tu może będzie trochę inna minigierka. Jeśli dobrze pamiętam, ta jest taka przyjemniejsza, o ile się na nią doleci. Ajajajaj. A miało być tak prosto. Jest. Żadnych loadingów, widzicie? Żadnych loadingów, wachlowania. I tutaj będziemy polować na różowego słonia. W tej gierce, o ile dobrze pamiętam, staramy się zrobić zdjęcia interesującym okazom. Czyli po prostu celujemy w nie. No i gdzie one są? Czy to on? Chyba małpa z kopertą jest ciekawsza. Ale było coś jeszcze ciekawszego. Podoba mi się, jak zwierzaki robią wielkie oczy po zdjęciu. Co to był łoś? I ostatnia klatka filmu. Wiecie, że kiedyś były filmy, nie było, żeby robić zdjęć w milionach. O, jedna małpa z listem i łoś byli drożsi. No i to chyba tyle. Tu nie ma skarbu, tylko po prostu zarobek. A znowu nasz konkurent zabrał nam skarb. Więc gra się kończy po upływie czasu, już dobrze pamiętam, miesiąca. No i kto ma więcej pieniędzy, wygrywa. Ale spróbujmy jeszcze może jedną rundkę. Ale czemu nie mogę wybrać? A, dziwne. Zawsze był jeszcze wybór. Czy na pewno chcę? Może mam coś w opcjach zaznaczone, nie tak? Ale jeszcze coś wydawało mi się, że chciałem wam pokazać tutaj ciekawego. Przypominam, że w oryginale każda taka akcja wiązała się z loadingiem, a całkiem możliwe, że zmianą dyskietki. Nie wiem, czemu nie pokazuje mi, co tu się będzie działo. Wcześniej pokazał. No, teraz jest. To jest fotografia, więc to już mieliśmy. Jeszcze. A tutaj G są oznaczone już zdobyte przez naszego przeciwnika. No zobaczmy, co to jest. To będzie ostatnie w tym odcinku. Jakiś skarb piracki? Jungle Survival. Dobra. To jest kolejna taka dziwna platformówka, którą też lamię. Generalnie, jak mówię, w tą grę lamię, ale to właściwie można powiedzieć, którą nie lamię, no ale którą też nie do końca wiem, jak grać. Na pewno nie tak. Tutaj możemy wejść. Dobra. Daleko nie popłynąłem na tym hipopotamie, jak widzicie. Wejść ta gra. No dobrze, to był wyścig z daktylisami, więc jak widzicie, technicznie całkiem bardzo ładna gra z postaciami. Natomiast gameplay, no nie wiem, albo ja nie potrafię w to grać, albo jest to bardziej wymagające. Jak widzieliście, zobaczymy, jak się wam spodoba takie granie i lamienie, zamiast jakichś moich rozkminek sprzętowych. Ostatnio stwierdziłem, że ja za mało gram, za dużo gadam o sprzęcie, nie można gadać o sprzęcie, poza tym sprzęt się prędzej czy później kończy. Więc teraz będę was trochę męczył tym, jak gram. Co może nie być najładniejszym doświadczeniem, ale cóż, może komuś się spodoba, a jak nie, to ja sobie przynajmniej pogram.
Teraz będzie gra, którą nie grałem od lat. Nie odpalałem jej w ogóle jeszcze na Commodore'ku, chyba w czasach retro. Więc zupełnie jej nie pamiętam. Co by sugerowało, że powinno mi iść to gorzej niż w wypadku DuckTalesów, ale nie wiem, czy to jest możliwe. Tak, ale nie pamiętam, ile miała. Chyba dwie strony dyskietki, a może jedną tylko dyskietkę. Też jest taka nieliniowa. Tutaj widać, kiedy się dzieje loading przez ten pasek. A, nie wiem, czy zwrócić uwagę, ta gra to jest Defender of the Crown, czyli takie... Bardzo fajna muzyczka była na początku i teraz też dopasowana do klimatów średniowiecznych. Jesteśmy w lesie Sherwood. Dobra, nie będziemy czytać. Mamy tutaj chyba Robina z Sherwood też. Dobra, coś tam, coś tam. To jest taka gra, nie wiem, jak określić, strategiczno-zręcznościowa. Mamy zasoby. No i wybieramy, co chcemy robić. Możemy zorganizować na przykład turniej. Muzyczki mi się naprawdę tutaj podobają. I co? Wybieramy one, czyli co? Kim będę na tym turnieju? Brianem. Może jakiś żywot Briana się pojawi. I kurde, jakoś przypadkiem, ale wybrałem chyba na ten odcinek dwie podobne gry, czyli takie, które mi się zawsze bardzo podobały technicznie i zupełnie potrafiłem w nie grać. I prawdopodobnie to się nie zmieni teraz. Oczywiście zawsze można przeczytać instrukcję, no ale po co mi to? Kiedyś to było trudne, teraz muszę jakoś trafić w tą tarczę, co mi się nigdy nie udawało. I co, już po wszystkim? Nie no. Jedna próba. Battle Cross, ale co? A, pokazuje, co się dzieje, kto zajmuje jakie tereny. Nasze złoto, income, złoto nam spada oczywiście. Pewnie musimy wydać na utrzymanie naszej armii. A ja się uprę, że jeszcze raz zrobię turniej, żeby jeszcze raz przegrać. Co, nie mogę zrobić turnieju? A, panowie jeszcze nie wrócili z niego turnieju. No to co, podbijamy. Co, readmap, co mi daje? Aha, readmap to tylko powie mi wartości danego terytorium. A ja jestem... A, muszę rekrutować ludzi do armii najpierw. Czyli są w garnizonie. I teraz muszę ich przyrzucić do armii, a zostawić do obrony pewnie. No dobra, dajemy 15. Jest to Garrison of Nottingham, czyli mamy tutaj dawną armię. No to co? Pytanie, gdzie ja jestem? Dobrze, czyli co, zajęliśmy nowe terytorium, mam nadzieję. A, ja byłem tutaj, koło Sherwood, dobra. I trochę zarobiliśmy dzięki nowemu terenowi. Co my tu możemy jeszcze zrobić? Możemy kupić armię. Za 10 naszych skarbów, to co? Kupimy sobie trochę rycerzy. A tylko na jednego rycerza nas stać. Katapulty zupełnie nas nie stać. A, no jest to gra turowa, tak? Więc zrobiliśmy akcję, no i teraz już innej nie zrobimy. A przeciwnicy robią i jesteśmy atakowani. Jakiś Reginald nas atakuje. A, i tutaj wybieramy nie wprost, co chcemy robić, ale już widzę. Czyli tak naprawdę, co mamy robić? Walczyć, bardziej atakować. Rzeczy, które nie mam pojęcia, co robią. Wiem, że przegram, więc uciekam. Ale co, nie mogę od razu uciekać? Muszę coś. No jak widzicie, totalna porażka. Już raczej totalnie przegrałem, ale taka zabawa. Strasznie mnie kręci teraz, żeby się po prostu tą grę zrozumieć i zagrać ją na poważnie. A wy będziecie widzieć tylko moje żałosne próby tutaj. Atakujemy zamek. Co? My jesteśmy atakującymi i co my tu robimy? Nie wiem właśnie. Jak tu się walczy? Jak widzicie, próbuję walczyć metodą naciskaj wszystko ile się da i to nie przynosi efektów.
Zostałem porwany. Ojejku, jejku. No i widzicie, co można robić, a ja pewnie sobie później doczytam, jak to robić i może osiągnę w tej grze jakieś sukcesy. Zabrano mi całe terytoria. Co jeszcze mogę zrobić? Nic nie mogę więcej zrobić. No to spróbujmy jeszcze raz turniej. A, nie stać mi na organizację turnieju. Myślę, że już wynik rozrywki jest rozstrzygnięty, ale dokupmy jeszcze wojska za to, co mogę. Aha, zakup armii też powoduje, że już nie mogę nic więcej zrobić, no tak. Spróbujmy jeszcze zająć teren należący do kogoś innego. Jak wtedy wygląda walka? Tak samo pewnie. A nie, jak nie ma jego wojska na danym terenie, to teren można spokojnie sobie zająć. Miłe, prawda? No tak, i teraz pytanie. Dokupywać armii i tracić rundę, czy już atakować? To jest zawsze dylemat. No i sobie taka cecha turówek. No to spróbujmy. Tutaj, gdzie mamy zamek, unit katapult. Ha, całkiem sprytne. Nie można atakować terenu z katapultami. Terenu z zamkiem bez katapult. No to pójdziemy tutaj. A, nigdy nie wiadomo, czy armia będzie na terytorium danego wroga, czy nie. No i to się natknęliśmy na armię, która jest silniejsza ode mnie, więc zrobię first attack i spokojnie zginę. I to by było na tyle, drodzy widzowie. No więc mniej więcej widzicie, o co chodzi w tej grze, natomiast ewidentnie należałoby tutaj dowiedzieć się, jak się gra. Co mi niezbyt tutaj wyszło. No dobrze, na koniec odcinka pokażę wam tylko jeden detal, spróbuję przynajmniej pokazać, bo wspomniałem chyba, albo chciałem wspomnieć o jeszcze jednej fajnej cesze, bardzo fajnej cesze grania z Kung Fu Flasha, czyli zapisy o main game. O, mamy wybór. Tutaj w tą grę teraz nie będziemy rozwijać się, bo jest to strategia i dosyć jakby trudna, wymagająca, jeśli chodzi o sposób rozgrywki, ze świetną muzyczką na starcie, ale chcę jej użyć tylko do demonstracji czegoś innego. Kiedyś o niej zrobię cały odcinek, Supremacy. Znalazł się jako Overlord. No dobrze, jesteśmy w grze i chcemy zapisać grę. Wybieramy trójeczkę. Jaki save slot? I tyle. W oryginale podejrzewam, że teraz kazałby włożyć dysk zapisu. A tu jest wszystko ładnie zhakowane. Po prostu zapisuję grę na kartridżu i tyle. No i powiecie, co się wtedy stanie z tym kartridżem. Czy to będzie zachowane? Zobaczmy. Main game. Odpalamy jeszcze raz. Aż mi żal tą muzyczkę wyłączać, ale co zrobić? Wszystko jest jednostowe. Jakby ta gra chodziła, no tak samo jak trochę daje to efekt taki jak był Head Load, jak na Amidze, tak? Czyli gra chodzi w zasadzie jak współcześnie i to z dysku, i to raczej z dysku SDD, SSD, a nie. No i spróbujmy sobie załadować grę, czwóreczkę. Czemu czwóreczkę załadowałem? Czwóreczki nie zapisywałem, pewnie już były jakieś save'y. No i gra załadowana. No i to w zasadzie tyle, drodzy, w tym odcinku. Było gier niewiele. Jak się wam podobało moje granie, chyba nie muszę pytać. Natomiast to myślę, że jest to fajna demonstracja możliwości tego kartridża. I myślę, że pomęczę was podobnym odcinkiem jeszcze raz w najbliższym czasie. Na razie pozdrawiam, Rabi Retrogralnie.